Very quick. The game, first half, we are not, we not play what we want to play. We don't control the game like we want to control. We suffer a goal very early that don't give us the tranquility that we need to do a good first half. So this we can't do our game in the first half. Even if I don't feel the opponent also superior, they score by stop ball and also they don't do such nothing in my opinion after, okay, they have two situations in our mistakes but not creating, okay, not creating long balls and winning the second ball, but they have the best opportunities in the first half. The second we came to change the results and we score early like you see, but unfortunately we take immediately a second goal, and also is difficult for us, but the team in this situation have more calm, more patience to don't be nervous, don't give up. This is very important. And after when we stop the game, I speak with the players and we change some dynamic, offensive dynamic, that result, and I'm very happy they can change the game and they can score the goals to win this game. So in the final, I think for what we do in the second half, we deserve to win this this match. Pierwsza połowa nie wyglądała tak, jak tego sobie założyliśmy. Nie kontrolowaliśmy jej przebiegu, zabrakło nam regularności. Nie byliśmy do końca sobą. Przeciwnik prezentował się nieźle, ale dwie sytuacje, jakie stworzył po naszych błędach, nie były to sytuacje wypracowane. Zagłębie, tak jak spodziewaliśmy się, operowało długą piłką. Tak jak wspomniałem, nie wyglądaliśmy tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. W drugiej połowie wyglądało to już dużo lepiej. Na szczęście szybko strzeliśmy drugą bramkę. Nie brakowało nam pasji, zaangażowania. Odrobiliśmy straty i mogliśmy uspokoić naszą grę. Wprowadziłem zmiany, które zdynamizowały ofensywę i z tego, jak wyglądała druga połowa, mogę być absolutnie zasłużony i mogę stwierdzić, że zasłużyliśmy na 3 punkty w Sosnowcu. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania do trenera Walda Sajkonowskasa? Bardzo proszę. Trener mówił przed meczem, że najtrudniejsze będzie mentalna odbudowa drużyny. Udało się to zrobić? Team has progress and mental is very, very hard to say now, but okay, we start to for next season. Next year for the Mission Impossible. Tak, drużyna zrobiła postęp. Ciężko mówić o mentalnym przygotowaniu. Mamy przed sobą następną rundę, która nosi nazwę Mission Impossible. Dobra, no, panie Katowice, panie trenerze, kiedy poznamy nazwiska tych, z którymi zagłębi się pożegnać? Yes, we have discussion, and for the next season we need fresh blood, and a lot of players coming for the 2019. Cały czas dyskutujemy, będziemy się nad tym zastanawiać. To jest oczywiście kwestia czasu, żeby przywitać nowych piłkarzy.